A Nie, raczej. powinniście słuchać jakieś zabawy sobie robić w policjantkę i złodzieja, jak ona ma pistolet już. Wiesz. Mówisz? No. Mówisz? I tak, że ona jest policjantem, a ty wiesz, Ona złodziejem. była policjantką. Że się bawiliście już w te gry. Nie, w sensie była. Jak była? Mówiłem o tym w samochodzie, zanim tu przyjechaliśmy. Kto? Ona była policjantką? Tak, szeptasz? Czy dopiero dzisiaj przyjechaliście, bo jakoś wcześniej was Nie, nie nie, nie. ominęło? Naprawdę? Nie mówiłeś nic. Mówiłem w samochodzie. Nie mówiłeś nic. Mówiłem, mówiłem. Nie słuchałeś. Słuchałem. Mówiłem. Cię! Weź ją! Była, była. Ale już nie jest. Kiedy była? Weź ją, chlapnij tak. No była przez jakieś 2-3 tygodnie. Ale kiedy? Nie żartuj. Z miesiąc temu. Aha, Z 3 czyli zanim tygodnie byliście temu. razem. No, znaliśmy się już. No to No, ja za cię jedno. chyba Ty zaraz szeptasz na zapytam, pewno? jak to tam? Krąduś? Nie. Nie mam nic do ukrycia. Nie no, no nie mówię głośno, tak? Oho. Policjantka, tak? Siemanko, Mateuko, uśmiech. Masz z tej policji. To jest jak współpraca dla mnie, Felipe. Nie będzie czegoś takiego na mojej służbie. No. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że szybciutko w miarę. Wow. O, no tak, właśnie, no. Bardzo miło było was. No naprawdę, zapraszamy częściej, oczywiście. Wpadajcie śmiało. Jak do siebie. Będziemy wpadać, będziemy wpadać. Pewnie, że tak. Co, to wszystko w porządku? Tak, się zaściłem prawie. Fajnie, Nie, no. to woda, to woda, to ta woda. Woda, woda. Tak, dobrze, to co? No Dobrej dobrze. nocki. No to tak. Dobranoc. To Do trzymaj się. szybkiego zobaczenia. Trzymajcie się Pewnie, że do ciepło. szybkiego. A, ja jeszcze coś dla ciebie mam, mój Co? drogi. Chodź. A, nie dla ciebie. Skandal. Mam coś jeszcze dla ciebie. No zobacz. No zobacz. Mua, mua, mua. Co? Nic, nic. Proszę. O, dziękuję. Co to tak? Słyszysz Bulewski? Ciasteczko jest A to jedzone. ciasteczko chyba tak. Dobrze, to ucieczek do zobaczenia. Pa, pa. No. Mua, 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 mua. To było tak. Baw się dobrze. Do zobaczenia. Ładnie to. Papa. Papa. Właśnie, Felipe, musisz mi Tak. dom jakiś załatwić. Dobrze. Ja nie mam gdzie. Mogę ci dać klucze do tego, w którym ja jestem teraz. Ja mieszkam z młodym. Co? No. Jakim młodym? Naszym. Nie. Dobra, Willy w środku, nie bój się. Wyjeżdżam. Może jesteś z nami? Nie. Chodźcie, Czemu? chodźcie. Dzisiaj mi dał klucz, jeszcze tam nie spałam. Tutaj troszeczkę ciszej musimy być. Gory czysto? Nie jestem goryl, zaraz dostaniesz klapsa. Spokojnie, za chwilę tu z kachami powiadam. Ty, alo, książki piszesz? Tak, No mieszkałem w bloku czekajcie. z rodzicami. Kto to? Nie znasz? Nie kojarzę. Z rodziny Alfonso. A, jak nie, to nie, dobra, sorry. Co ty pierdolisz, Roman? Co? Kapaniarz, to w życiu radzę, czasami to ty utkaj łeb, co? Mów, panie, przez półok. Dobrze, panowie, dzień dobry z tej strony. King 88 Francesco Gonzales, oficer trzeciego stopnia. Dobra, obie, ja ci zadam pierwsze pytanie. Ten, co Czy jesteś wyjechał? pewien, że ty chcesz ze mną negocjować? Tak, proszę panią, podejmę się tej czynności, jaką są negocjacje.
Rozumiem, że będę negocjować z panią, tak? Tak. Jak mogę się do pani zwracać? Szefowa. Szefowa, dobrze. Do mnie może pani mówić Franek, Ziemniak lub Francesco. Może pani sobie wybrać. Dobra, no to przepraszam, przedstawię pani na początku pewne zasady, których lepiej, żebyśmy się trzymajmy. Jakbym lubiła zasady, to bym odkładała emeryturę. Rozumiesz? No pewnie z tego banku zostanie pani coś na tą emeryturę. Ale rozumiesz tą zasadę, że ja nie lubię zasad. Rozumiem tą zasadę, której dobra. Nie lubi pani zasad. To ale... moja zasada jest już ustalona. No. Super, dobra. Ja rozmawiam tylko z panią, wy wyznaczacie jedną osobę do negocjacji, tak samo ze strony policji będzie jedna osoba do negocjacji. Czyli rozmawiam tylko z tobą i ty też tylko ze mną? Oczywiście. Czyli żadne z nas nie kontaktuje się z nikim ze swojej grupy, tak? Mówimy o negocjacjach, rozmawiamy tutaj i negocjujemy razem, każdy może się kontaktować ze swoją grupą. No bez sensu, albo rozmawiamy we dwójkę, albo... Nie podoba się. Rozmawiamy jeden na jeden. No to rozmawiasz ty ze mną i też się nie kontaktujesz ze swoimi. No. Negocjujemy razem. Poza negocjacjami może rozmawiać, co pani chce. Gubisz się. Nie gubię się. Proszę panią. Rozmawiasz tylko ze mną, a ja tylko z tobą, tak? Negocjujemy ze sobą. Rozmawiamy z kim chcemy. No to dzień dobry drugiemu panu, co tam stoi. Chętnie z panem też pogadam. Może pani pogadać, lecz nie teraz. No to negocjacje. Proszę panią, proszę mi nie przerywać. Po kolei, żeby każdy zakładnik odezwał się i powiedział, czy wszystko z nim w porządku. Jabłko, chcę, jabłko. Jest pan głodny, rozumiem. Amciu. Czy jest szansa, żeby... Jak się lali nie omsknie przycisk na pistolecie, to się może uda, że go nakarmię. Lepiej, żeby się nie omsknął, proszę panią. Na dobra, na grozisz mi? Ty mi grozisz? Mam go zabić? Nie grożę pani. Mam go zabić na twoich oczach? Tylko panią o to proszę, pani szefową. Ale milicjant zawsze dawał. Oczywiście pani szefową. Dlatego proszę, żeby udzieliła pani dostęp tutaj zakładnikowi do pożywienia. Rozkusiej! Weź go tam! Zaraz go skuję! Zjadłeś! A to milicjant zawsze dawał jabłko! Chcesz od niego jabłko, czy chcesz zjeść jabłko? Chciałem to i to. Dobra, ja go zaraz zabiję i to będzie twoja odpowiedzialność, bo ty dajesz zakładnikom jabłka. Co, ty jesteś tam wiedźma? Na spokojnie, dostajesz na spokojnie, jabłka? Spokojnie, dobrze. Podnieś łapę. Czy z kolejnym panem wszystko w porządku? Tego też. Halo, czy wszystko z panami w porządku? Kolejny pan w kurtce, z torbą. Rudy, w porządku? Tak. A pan w koszuli? Rudy nie wzruszą. Gituwa, gituwa jest. Gituwa, rozumiem. Witam. Dobrze, panią. Odłoży pani broń. Pani do mnie celuje. Nie był mocny, poważnie. Mam dla pani podarunek w wysokości 5000 dolarów. No i gituwa, no widać, że szeryf, a nie. O, szeryf i tako zacy. Chwila, w samochodzie zostawiłem, chwilunia. Teraz pani dostanie sobie może napisać więcej. I dobra, ja mam. Podejdzie pani. Masz. Nie denerwujmy, bo teraz od niego 5, od ciebie 5 jest 10. Ale no... Nie wkurwie. Od szefa dostałem, masz 5, dawaj 5. Dawaj 5. No już ale nie mam, ty już... Dzięki, szeryf ma. Dzięki panie szeryfie. Negocjator. Wejdzie pani szefowo. Dawaj 5, powiedziałeś, że masz 5. Teraz już musisz. Zgodziliśmy się na 5. Szefowo, zgodziliśmy się na 5. Nie denerwuj mnie, powiedziałeś, że masz 5. Szefowo, zgodziliśmy się na 5. Panie, daj mi, jak mówiłam, że chcę 10, to kurwa... Aaaa! Nie dzień pizdy zakładnik, bo ci marchewkę do pizdy wsadzę. To nie ja! Szefowo, proszę bardzo. Zmieniamy te krzyki, dobrze. No tak. Dobrze, pani szefowo, to proszę, puść jednym zakładników, z jednym wyjdziecie. Nawet bym się cieszył z tego więzienia, Daniek, dawno mnie nie było. Ty, idę siku, szybko. Ej! To nie widać. Ej! Esy! Osłaniajcie, idę siku. O nie! Nic! Ale godziny nie będzie. O kurwa, dobrze wiesz, jak to wygląda z tobą, no. No tu będę sikał. Dobra. Osłaniaj, szybko. 2 minuty masz, no, 120 sekund. Dobra, to spokojnie, a to załatwię w minutę. Nie mogę. Tak myślałam. Ty
Ty, blokuje ich tam, ten G-klasa. Ale to nie nasza G-klasa. No ale jakiś dobry Samarytanin. Nie wiem, co jest sobie zarpeczą takie rangi. O, to miejsce znam. Kto mówił, że ma najlepsze RP? Pevor czy Pov? Nie, no. Ała. No teraz już musi być GG. Kurwa, to był taki przejazd, że tutaj już nie ma. Zawsze ten przejazd jest... zawsze działa chyba. No. Mówicie o winicie, co? No. No, nie można, sporo na miejscówkę jest. To już lepiej do Felipy się wprowadzić akurat tam. No to dobra, ale ja nie wiem, czy mnie Felipy weźmie. A czemu cię ciebie weźmie, a my może nie. No bo ta dziewczyna tam jest. Może ona nie życzy sobie jeszcze jednej dziewczyny. A co to w ogóle jest dziewczyny? Co? Co? No prawie wie, ty się zawał dostałem. No się tak psa nakarmić. Nie ma psa. Jak to? Chcesz się przegrać? Przebrać? Ja przejechać się chcę! Siadajcie! Ale było otwarte. Przebrać? Ale. Przebrać? No nie wiem, pokaż te bungalowy. No, najpierw pokażę wam willę, bo tam też otoczono. To oznacz mnie. Masz gipsa. Ci pokażę, jak się jeździ. Pokaż, pokaż. Chwila, bo pasu nie zapiąłam! Dobra, to jest okej. O, jest! Syn mi wyjechał, ała! Wyjechał za rogu! Oj, oj! Paleła! Dobra, nic nie stało, poduszki nie szczeliły. Oj, dobra, bo mi się teraz źle się sprowadzi, wiesz? Coś. Coś się źle prowadzi teraz z auto. Strasznie. Dobra. Weź i zaproś, co? I daj kluczyki. Siema. Siema. Jak się ubrałem? Zajebiście. Spodnie takie trochę. No, na szybko, wiesz? No stawaj, bo to jeszcze szybko, nie? Plus minus. Myślę, że jak takim rocketem byśmy na prostą pojechać na autostradę, to nas by tego nie ma, nie? To jest zależy, jaki pilot pewnie. No wiesz, jeżeli policja prowadzi ci... steruje helikopter, to raczej już musi ogarniać, nie? Ale już wiem co. No. Felipe jak lata, no to... a nieważne. Hmm? A jest w policji? Podpiszę do RKZ. Kto? Felipe w policji? Czasami. Nie, stary, nie przy dziecku. Szanda nie zrozumiała nawet. No, jesteś pewien? Co? Co? Jak ty się zachowujesz, Julka? No, obrażasz wszystkich. Przedrzeźniesz. Ja to ledwo zrozumiałem, a ona 15 lat, no, Mike, że takie żarty że, że źle ubrana, kakao, że ze śmietnika ciuchy bierze. Po prostu. Może niech Julka coś młodzieżowego zaproponuje. No. No właśnie. To może jedziemy was wszystkich przebrać. No właśnie, miałem to powiedzieć. Się no znasz... wreszcie czekałam na ten dzień. Dobra. Wszyscy przynajmniej po 2000, tak? Żeby już przynajmniej ze 3 w twity każdemu zrobić. Jedziemy! Kupimy auto, no ale to na razie... Co? Nie zrozumiałam, co my robimy? No, ale gdzie nas ubrać? Wszyscy? Ubrać się idziemy? Ale że jak wyglądam? Nie no, słuchajcie, plan jest taki teraz, słuchajcie mnie. Tak, to nie. Spierw się ze schodami na dół i uciekamy, nie? Dobra, tą stroną, tą stroną. To przesadziłem. Bang! Znaczy, bo ja nie mam pojęcia, jak to jest. Maja, czemu takiego nie chcesz? Siądź, zobaczyć. Już piszę do niego. Nie podobają mi się takie duże auta, ja bym chciała... Jak ci się... Jak to jest piękne auto! Zajebiste jest. Zresztą się, że lubisz duże. Nie aż tak. A, zamyk się zaczął. Ja bym chciała jakąś BMW-kę albo... albo, nie wiem, Audi. Nie no. No co? Ona chce jakieś cebulio wazy. Jakie cebulio? Audi nic ciekawego nie będzie, BMW może być... Mercedes, no nie wiem, coś takiego... A wiesz jak to jeździ? Zaraz ci pokażę. Sobie odpadł. Ja bym coś takiego szybkiego chciała. To jest szybkie. No, to jest szybkie. Ale jest za duże! Ej, no! Cebulka moja! Już nie dotknąłem. Nie, wcale.
Jo. Szybko to jeździ. Szybko to zapier... Lepsze niż Audi! Miłeś jeszcze Audi. Ej, bo się... zaczyna palić. Chodź, wróćmy już. Powiedzmy, że tak już było. Jara się. No jedziemy, spokojnie. Ty nie będę wiedzieć nic, o co chodzi. No, no. No niecałe, tak? 300 tysięcy. Czyli masz łączność wartość 1 600 000, od 1 600 000 płacisz te... Zajebiste, no, zajebiste. 30% wiesz, leasingu.